Jak u was? Jak wy koty? Wcześniej były takie chłodniejsze dni. Dosyć zimne nawet w nocy, przymrozek detko był. Ale teraz już trochę cieplej, chociaż słońca nie ma. Dzisiaj, wczoraj było cieplej, ale dzisiaj też nie jest źle. No i wykociła mi się samica WJTS. I niestety porozwalała młode, pogryzła je. Masakra, chociaż to nie jest jej pierwszy miot. Wcześniej wychowała elegancko. Dwa tylko maluszki się uchowały, na razie żywe są. Jest gniazdo, tylko nie wiem czemu właśnie porozwalała te młode. Powiem szczerze, nawet nie wiem ile ich było, bo miały poobgryzane głowy, a to ze skóry poobdzierane, sam tułów. Masakra widok. No i co, zostały te dwa maluchy i mam nadzieję, że już je wychowano chociaż. Sprzedał nam się jeden samczyk, o tutaj był, muszę klatkę sprzątnąć, WJS. Pobyliśmy w niedzielę na giełdzie Słomczyn, no i gęsiora sprzedaliśmy. Zakupiliśmy także kaczuszki, pokażę wam później trochę, a teraz ruszam na zakupy. Więc widzimy się później. No to właśnie pokazuję wam kaczuszki, już idę bliżej. Staropolskie czubate, jedna właśnie utyka, coś kuleje, ale dopiero zobaczyliśmy jak przywieźliśmy je do domu. No bo w klatce były, to nie chodziły, nie było widać. Oczywiście woda dopiero zmieniona, już czarna. Tu będziemy dalej im grodzić. Tylko czekamy na siatkę. A tu... A tu nasze gąski. No to takie nasze kaczuszki. Młode, bo 2,5 miesiąca, bo... Oczywiście dopiero grabiliśmy i znowu się nasypało. Siesiana daje to non stop. Trzeba grabić i ogarniać. A co do samicy WJS, to zobaczcie zdjęcie. Tyle, że ostrzegam, że jest zdjęcie drastyczne. Więc dla osób o słabych nerwach i tak dalej, no to lepiej nie patrzcie. Jak ktoś ma mocne nerwy i nie przeraża ich taki widok, to sobie zobaczcie. No a tu nasze o kajtki. Małe. No już nie takie małe. Co do komentarzy i w ogóle opinii, że w mrozy lepiej samice się kocą i tak dalej. Może i tak. Myślę, że każdy na ten temat ma swoją opinię, swoje doświadczenia i każdy hoduje po swojemu. Ja uważam na przykład, że nie ma co męczyć samicy cały rok non-stop, jak to niektórzy robią, po prostu bez przerwy. Ja wolę na tą zimę dać przerwę. I dopiero w wiosnę zacząć za koty, chociaż nawet
jakbym chciała, to już nie mam co po prostu zakacać na tę chwilę. Jedna samica mi zostałaby na listopad. Młoda teraz jest, jeszcze nie była zakacana. No ale myślę, że w listopadzie zakocę nawet, no to w grudniu wykoc. No nie wiem, mi jakoś się nie utrzymywały w zimę, chociaż pleksą tu miały klatki osłonięte. No ale jeśli się komuś udaje i jest z tego zadowolony, no to okej. Okay. Ja uważam, że trzeba też jakiś czas dać odpocząć tym samicom, a nie cały rok ich je męczyć. To jest moje zdanie. Oczywiście każdy robi jak uważa. Ja nikomu nie narzucam, co kto ma robić, bo to jego króliki, jego klatki, tak? A my tu czekamy sobie jeszcze na wykot właśnie z samiczki barana Hawana. Ona powinna się już wykocić dziś nawet. Zobaczymy. No w sumie 26 sierpnia była zakacana, więc no. No i tej samicy jeszcze. Ale koło 30 dopiero będzie się kościć. A tymczasem idę pociąć trochę drzewa. Skończę to, przyjdę tu, ogarnę jeszcze. Podolewam wody, pograbię, jak mi starczy czasu, się ciemno nie zrobi tak szybko. Maluchy, jak widać, rosną. Te srajtki największe, chociaż w sumie są w tym samym wieku, co i te barany. O, coś się tu folika. Srokacze, jak widać, jakoś szybciej rosną. Szybciej większe się robią. Baranki trochę wolniej rosną. Według moich spostrzeżeń, przynajmniej u mnie, nie wiem jak u innych. Ja tak zauważyłam. Bo są w tym samym wieku baranki, a jakie srokacze są. Piona. No to na tyle dziś. Krótko. Kto jeszcze nie zasubskrybował kanału, to zapraszam do subskrypcji. Zostaw lajka. Nie, Delicja? Co powiesz? Co powiesz? Luśka to cały czas przyklika. Lusia! No, a ty co powiesz? A ty co powiesz? No. Bye bye! Cześć!